Czy to zima, czy to lato, forma jest. Kamil Stoch w letnim cyklu Grand Prix bierze wszystko. Dziś triumfował w niemieckim Hinterzarten. Na inaugurację cyklu w Wiśle wygrał kwalifikacje. Razem z kolegami konkurs drużynowy, a następnie konkurs indywidualny. Słowem, wszystko, co było do wygrania. W Hinterzarten też oddał dwa najdłuższe skoki i sięgnął po zwycięstwo. Tuż za podium drugi z Polaków, Piotr Żyła. Indywidualnie czy drużynowo nie ma znaczenia. Kamil Stoch w tej odsłonie letniego cyklu Grand Prix górą dziś triumfował w niemieckim Hinterzarten. Lato, czyli gdy jedni latają po świecie za swoimi ulubieńcami, tu na amerykańskim turnieju mistrz olimpijski Andreas Wellinger z Arjenem Robbenem z Bayernu, inni latają na skoczniach, bez przerwy. I pewnie Kamil Stoch też chciałby podróżować za swoim ukochanym Liverpoolem, ale robotę trzeba wykonać. Myślę, że w ogóle taka opcja by nie wchodziła w grę, ale to nie przez moje widzimisię, tylko bardziej tutaj trenerzy decydują. A dokładnie jeden, Stefan Horngacher. Jego metody się sprawdzają, odkąd Austriak objął kadrę. Reprezentanci Polski wzięli udział w 13 konkursach indywidualnych letniego Grand Prix. Efekt? 12 wygranych. Kamil Stoch całego lata nie zdominował nigdy i zdaje się, że w tym roku ma na to ochotę wyjątkową. W Hinterzarten znów odleciał rywalom. Dwa najdłuższe skoki konkursu na 110 i 106,5 metra. Nie, no cieszę się, super jest wygrywać i ja tam nie będę narzekał, ani tym bardziej nie będę tutaj nic mówił, że coś jest nie tak. To 9. zwycięstwo Stocha latem. W karierze nigdy wcześniej nie wygrał w Hinterzarten. Do dzisiaj kolejna bariera przełamana. Mam takie poczucie, że te skoki mogą być dużo lepsze, a wyniki są jakie są, także taka radość pomieszana z taką trochę konsternacją, czy to jednak tak powinno być już, czy nie. Wakacje z polskimi skoczkami, czyli dominacja absolutna. Połowę czołowej dziesiątki w Hinterzarten obsadzili biało-czerwoni. Taki satysfakcjonujący weekend, chociaż z pewną dozą niedosytu. Polacy robili furorę zimą, robią i latem. W piątce letniego cyklu aż trzech biało-czerwonych. Na czele Kamil Stoch, za nim Piotr Żyła, niedaleko podium także Dawid Kubacki. Bartłomiej Kołodziejski zmagała, pojawił się w naszym studiu, redakcja Sport TVP.pl. Mnie spadł mikrofon, ale to dlatego, że słyszałem, że pan jest ostatnio w formie. Bo chwilę odpocząłem, miałem taki mini urlop, także może dlatego takie pogłoski krążą. Zobaczymy, czy nie są przesadzone. Proszę. Mam nadzieję, że dzisiaj formą dorównam przynajmniej, a może na pewno Kamilowi Stochowi. Zaczniemy od tego, co działo się dzisiaj w Hinterzarten. Znakomite wieści po kolejnym konkursie letniej Grand Prix. Tak się prezentowało podium, oficjalny profil FIS Ski Jumping. Kamil pierwszy, ten pan z prawej strony, właściwie z lewej Kamila, Kilian Payer, Szwajcar. Ciekawe, czy to będzie następca Simona Simona Ammana. Oczywiście Adam. Znakomite okay. Nastroje w biało-czerwonej ekipie. Stefan Hula pogratulował Kamilowi, cieszy się również z 6. miejsca. I Richard Freitag, jak zwykle z klasą, również gratulował zwycięzcom. To jest jego siostra. Ich brwi. Podobieństwo po prostu wyprzeć się jedno drugiego nie może. A w letniej Grand Prix udziału nie bierze Andreas Wellinger, który podróżuje z Bayernem Monachium w ramach tego tournée International Champions Cup.